Dzień dobry, a słuchamy Roberta Winnickiego, posła Konfederacji. Dzień dobry panie pośle. Czy uchwała Sejmu to właściwy sposób na obronę dobrego imienia Jana Pawła II? Dobre imię Jana Pawła II broni się faktami historycznymi, to znaczy tym, jak wielką rolę odgrywał papież Jan Paweł II w polskiej historii. I to jest rzecz, której należy się trzymać. Uchwała zapadła, poparliśmy tę uchwałę, natomiast pamiętajmy, że to czyny bronią Jana Pawła II, jego dokonania w polskiej historii. Nie obawia się pan, że jak politycy zajmują się obroną prawdy historycznej, no to z tego wychodzi tylko polityka, a nie prawda historyczna? Znaczy, myśmy bardzo wyraźnie chcieli podkreślić w tej uchwale jako Konfederacja, że bronimy do dokonań Jana Pawła II, bohatera narodowego, a nie wchodzimy w spór na linii PiS, TVN i tak dalej, w ocenę Kościoła z jego problemami, z którymi sobie nie radzi. Jesteście tutaj w kłopotliwej sytuacji, bo rzeczywiście PiSowi z nieba spadł ten temat. Teraz sobie pięknie ustawi kampanię jako my, jedyni obrońcy normalności, papieża, Polaka. No tak, tylko my nie chcemy bezkrytycznie bronić błędów Kościoła, a Kościół ma poważne problemy. I Kościół ma problem z dyscypliną wewnętrzną i z tym, żeby podejść poważnie do tych tematów i rozliczyć te tematy. Więc co innego jest historyczna rola Jana Pawła II w historii narodu polskiego właśnie, a co innego są problemy Kościoła i bardzo wyraźnie to podkreślamy. Panie pośle, to już drugi sondaż estymatora dla do rzeczy, z którego wynika, że w zasadzie bez względu na to, kiedy będą te wybory, to wygląda na to, że bez was się nie da stworzyć rządu. No bo patrzę na podział mandatów. PiS ma 206 albo 208 mandatów, opozycja 224, 225. Za mało, bo trzeba 230. I o wszystkim zdecyduje Konfederacja, która ma prawie 30 posłów, będzie miała prawie 30 posłów, jeśli oczywiście te sondaże przełożą się na wyniki. No liczymy, że to będą jeszcze lepsze wyniki, dlatego że chcemy być w tych wyborach trzecią siłą. Trzecią siłą w parlamencie, dlatego że pozostałe partie, no to są partie, które albo chcą być koalicjantami Donalda Tuska, albo Jarosława Kaczyńskiego. No i wy, jeśli na przykład tak będzie, też będziecie musieli być koalicjantami. Chyba że powiecie nie i wtedy będą co? Będą przedterminowe wybory. My akurat chcemy być tą siłą, która i Jarosława Kaczyńskiego, i Donalda Tuska pośle na emeryturę. To jest oczywiste. Chcemy wygrać. Najlepiej, żeby wszystkie miejsca przypadły Konfederacji. Dobra. Nie, nie jesteśmy fantastami, panie redaktorze. Natomiast, no trochę jesteście, bo na razie... Natomiast chcemy naprawdę dokonać zmiany w polskiej polityce i to zmiany pokoleniowej. Dobrze. Tym panom już należy podziękować. Dobrze. Czy pan może teraz nam powiedzieć, tu w studiu, wszystkim nam, nigdy nie pójdziemy, nie stworzymy żadnej koalicji z Donaldem Tuskiem, nie stworzymy żadnego wspólnego rządu z Lewicą, nie poprzemy żadnego takiego rządu? Mogę państwu obiecać, że nigdy nie stworzymy rządu, który będzie podnosił podatki, będzie przyjmował dyktat Unii Europejskiej i który będzie się zgadzał na przykład na to, żeby polskie rolnictwo było teraz zaorywane przez otwarcie się na import ze wschodu. To bardzo dobrze, aczkolwiek nie odpowiedział pan na moje pytanie. To ja może je powtórzę, bo pan zapewne zapomniał. Panie pośle, czy może pan powiedzieć tutaj jasno wszystkim, nigdy z Tuskiem, nigdy z Lewicą, nigdy z Platformą? Nigdy nie będziemy dyskutować o koalicjach przed wyborami. Nie może pan tego powiedzieć. Nie wyklucza, panie redaktorze. Są pewne drugie pytanie, które chciałem koalicja, zadać. Czy powie pan to samo o Kaczyńskim? Koalicja z Lewicą jest czymś, co Konfederacja tego nigdy nie brała pod uwagę i nie będzie brała pod uwagę. A koalicja z Platformą? Nie będziemy o tym dyskutować przed wyborami, panie redaktorze. Pytania nie tyle o to, co się będzie działo, tylko to jest pytanie o to, jakie jest wasze podejście teraz. No bo nasze podejście teraz jest takie, że Kaczyński i Tusk to są dwie strony, orzeł i reszka tej samej złej monety, która stanowi polskiej polityce. Panie pośle, nie spodziewałem się niczego innego. Natomiast ja to próbuję... Świetnie, to jest pan realistą, panie redaktorze. Próbuję zadać, znaczy usłyszeć odpowiedź na pytanie, czy pan jest w stanie powiedzieć, obiecać naszym słuchaczom, także tym młodym, którzy myślą sobie, kurczę, nigdy w życiu nie chcę, żeby PiS doszedł do władzy. Myślę o tym, żeby zagłosować na przykład na Konfederację. Nie wiem, bo mi się poglądy Korwina podobają, albo Brauna, albo Narodowców. No i pan mu musi obiecać. Nie, nigdy
twój głos nie będzie zmarnowany, nie pójdę, nie stworzę koalicji z PiS-em. Obiecuję wszystkim naszym słuchaczom, naszym wyborcom, że Konfederacja pod przywództwem Krzysztofa Bosaka, Sławomira Mentzena, bo to są dwaj współprzewodniczący Rady Liderów, to jest partia, która będzie wierna swojemu programowi. Jest to dla nas najważniejsze, a nie dysputy o tym, czy skoro zawierać, już, czy nie zawierać jakiejś koalicji. Skoro pan już Sławomira Mentzena przywołał i program, pamięta pan jeszcze piątkę Konfederacji z 2019 roku? Autorstwa. Nie pamiętam, bo nie było takiej piątki Konfederacji. Sławomir Mentzen. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, ale pan podatków sobie i Unii Europejskiej. Ale pan pozwoli, że dokończę. I Unii Europejskiej. To była piątka Konfederacji. Nadal nie chcecie Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej? Pan sobie doskonale zdaje sprawę, że to było wystąpienie nieco humorystyczne Sławomira Mentzena, a nie żaden prawdziwy program Konfederacji, bo czyli taki był zupełnie mówi, inny. Nie chcemy Żydów i homoseksualistów, to jest to żart i należy się wyśmiać, tak? Panie redaktorze, naprawdę... Serio pytanie. Dyskusja na spotkaniu to w żartobliwym tonie to nie jest coś, co należy do programu partii. Panie pośle, czy pan jest hulaką? Czy ja jestem hulaką? Uteracjuszem, hulaką. Nie. Panie pośle, ma pan 38 lat. Tak. Sprawdziłem pańskie oświadczenie majątkowe. Jest pan, proszę pana, biedny jak mysz kościelna. Ma pan, proszę pana, jeśli wierzyć panu w oświadczeniu majątkowym, 17 tysięcy oszczędności, to jeszcze nie najgorzej, oraz, uwaga, 13 euro. 13. Ja pewnie przy sobie mam ze 20. Mogę jakby co... Sprawdziłem po prostu na oświadczenie majątkowe, co miałem w domu. Wzbogacił się pan, proszę pana, w ciągu tej kadencji o całe 11 700 i o 13 euro. Nie ma pan nic. Domu, mieszkania, samochodu, mebli droższych. Nie ma pan zegarka, nie ma pan obrazów, nie ma pan niczego, co jest warte więcej niż 10 tysięcy złotych. Całe swoje życie poświęciłem dorosłe praktycznie na to, żeby swoje pieniądze zarobione przeznaczać na działalność polityczną. Panie pośle, 137 tysięcy brutto plus 36,5 tysiąca netto, to jest razem ponad 170 tysięcy, tyle pan zarobił. Proszę pana, jak ktoś zarabia 11,5 na rękę, ponad 14 brutto, to naprawdę wydawałoby się, że jest w stanie cokolwiek odłożyć. No nie wiem, zwłaszcza jak mam żonę, dzieci. Panie redaktorze, uważam, że jestem jednym z bogatszych posłów. Zależy, jak się bierze pod uwagę bogactwo. Wie pan, człowiek bogaty w mojej definicji to nie ten, co wiele ma, tylko ten, który niczego nie potrzebuje. Mam żonę, dzieci, mam gdzie mieszkać, mam co jeść. 8 lat w Sejmie i nie odłożył pan nic? Co pan robi z pieniędzmi? Czy mam panu mówić o wydatkach medycznych, jakie moja rodzina prosi? Nie, to jest pytanie, jeśli pan... Naprawdę chcemy o tym mówić? Jeśli spotkał pana życiowy kataklizm, to jest pan wytłumaczony. Bo Polska Ochrona Zdrowia działa jak działa? Możemy Polska o tym pomówić, panie redaktorze, możemy, ale to są pomówić moje prywatne sprawy. Nie, ja nie będę z panem... Bo dużo na te sprawy wydajemy. I wszystko pan wydał na to. Nie wszystko, ale bardzo dużo wydajemy. To, wszystko. Panie pośle... Co najmniej dwie wizyty miesięcznie u specjalistów, u lekarzy, to są duże koszty. To są koszty, które czasami razem z lekami idą na w tysiące złotych miesięcznie. Proszę pana, jakby to panu powiedzieć, rozmawia pan z człowiekiem, który wydawał, zdarzało się, po kilkanaście tysięcy złotych. No więc, bym nie chciał, żebyśmy tę rozmowę w ten sposób kontynuowali. Nie, panie pośle, pytanie o to, o oświadczenie majątkowe jest moim psim obowiązkiem. Ja muszę o to spytać, bo ludzie mają prawo nie tylko wiedzieć, ale też wiedzieć, że akurat wygląda na to, że wy wszyscy nie macie nic. I to jest zaskakujące, bo albo rzeczywiście niczego się nie dorobiliście, albo te pieniądze wam przeciekają. Ale o tym wszystkim w RMF24, w interi.pl zapraszamy. Będę pytał, proszę państwa, czy grozi nam ukrainizacja Polski również. No właśnie, grozi nam ukrainizacja Polski? Grzegorz Braun, pański kolega z Konfederacji, taką akcję prowadzi, stop ukrainizacji Polski. Na pewno grozi nam to, że mamy do czynienia z dużą imigracją, która się słabo asymiluje. Bo jest w dużych liczbach, w masowy napływ, to zawsze jest problem, nawet powiedziałbym nie tyle ukrainizacji, co gettoizacji danej społeczności. Pan naprawdę chyba żyje gdzie indziej niż ja. No, to nie jest tak,
Wydawało się, że mieszkamy na Mokotowie i to nawet niedaleko od siebie. Że wszyscy w ten sam sposób działają, proszę państwa. Proszę pana, ale przecież jak pan pójdzie do Warszawy, w Warszawie do sklepu, do dowolnego sklepu, dowolnej restauracji, to tam obsługują Ukraińcy, którzy mówią w ogromnej większości fantastycznie po polsku. I ma pan z drugiej strony problem bardzo duży w mnóstwie szkół w Polsce, językowy. Pan nawet dzieci nie posyła do szkoły, więc zna pan to tylko ze słyszenia. Posyłam dzieci do przedszkola. A ja się tym od pana różnię, że ja posyłam dzieci do szkoły i gwarantuję panu, że oczywiście są dzieci z Ukrainy, są dzieci z Białorusi, są dzieci skądkolwiek w polskich, w warszawskich szkołach, warszawskich, okej? Okay? To być może gdzie indziej wygląda to inaczej. A to nie jest jakiś potężny problem, przynajmniej... No to proszę porozmawiać z dużą liczbą nauczycieli w skali kraju, którzy mają problem z tym, że uczniowie z Ukrainy, których nie posłano na jeden rok co najmniej przygotowania językowego, odstają od reszty klasy i przez to zaczynają się problemy z całą klasą edukacyjną. Panie pośle, w bardzo wielu polskich miastach jest potężny problem i on był, zanim była wojna, zanim ktokolwiek z Ukrainy tu przyjechał, z tym, że dzieciaki chodzą na trzecią zmianę do szkoły. To jest realny problem w wielu miastach. I to jest jakiś niebywały skandal, no bo nie da się nauczyć dziecka niczego, jeśli idzie do szkoły. Ale to mówimy o dwóch różnych rzeczach. Tak. To mówimy o dwóch różnych rzeczach. Czy zmiany, że w klasie są problemy, bo na przykład kilkoro uczniów ukraińskich nie językowo odstaje, czy nawet nie są zainteresowani lekcjami, bo połowa się... No są tego typu problemy. Tego typu problemy, ale wie pan co, są tego typu problemy, że... Ale pan nad nimi przechodzi tak... Nie, proszę pana, to są jedno... Nie. Po pierwsze, to są długofalowe systemowe problemy, które mamy obecnie w Polsce. To proszę mi powiedzieć, jakie się z nimi borykają. Natomiast inny problem jest taki. Pani proszę, sekundeczkę, bo pan nie czerpie tej wiedzy ani z własnych doświadczeń, ani z żadnych badań. Panu się po prostu wydaje, że takie są problemy. Nie wydaje się. Proszę sięgnąć do artykułów, proszę sięgnąć do opinii. Nawet na Onecie był w zeszłym tygodniu artykuł na ten temat. Źródłem pańskiej wiedzy o świecie jest Onet. Proszę pana, źródłem mojej wiedzy o świecie jest to, co moi wyborcy przede wszystkim przynoszą do biur poselskich, dzwonią i tak dalej. Nie, panie redaktorze. Wiedzę, którą mi przynoszą i problemy, które mam załatwić. I oni panu mówią precz z dziećmi, i z ukraińskim. Oni mi mówią, Polski. Jakie są problemy. A wczoraj miałem zespół parlamentarny, gdzie zjechało się kilkudziesięciu transportowców ze wschodniej Polski i oni mówią mi o innym problemie. Polska, liberalizując rynek w ramach całej Unii Europejskiej i naciskając na tą Unię Europejską, prowadzi do tego, że ukraiński transport zaczyna wypierać Polski, bo na innych zasadach działa i nie musi spełniać tych samych norm. Oczywiście białoruski, oczywiście też rosyjski, bo taka jest polityka sankcyjna. Przyjeżdżam na medykę w poniedziałek i rolnicy protestują, bo tanie ukraińskie zboże niskiej jakości, bez żadnej kontroli, w dowolnych ilościach, na którymi państwo polskie nie panuje, w tej chwili eliminuje polskich rolników z rynku. Za Panie chwilę to pośle, samo będzie z mlekiem, się pan pod słowami pana Sykulskiego, to nie nasza wojna? To nie jest nasza wojna, to jest wojna, w której dużo zależy, od jej wyniku zależy, jak Polska będzie... jak polski system bezpieczeństwa będzie wyglądał w przyszłości. To nie jest nasza wojna, nie powinniśmy się w nią angażować. To jest wojna, w której Polska posiada swoje własne interesy i tym interesem jest to, żeby Rosja tę wojnę przegrała. Czyli powinniśmy wesprzeć Ukrainę, czy nie powinniśmy? Powinniśmy, bo się trochę powinniśmy tak wspierać, w pańskim wywodzie. Powinniśmy tak wspierać Ukrainę, żeby nie osłabiać własnych zdolności obronnych. A powinniśmy Ukraińcom w takim razie, przepraszam, nie bardzo rozumiem, jak możemy wspierać Ukrainę, nie dając tego, co mamy? Przede wszystkim naciskając na to, żeby inni dawali, ci, którzy nie są położeni przy granicy z Rosją, panie redaktorze. Bo teraz proszę sobie pomyśleć, co będzie, jeśli front się załamie. To mówi pan dokładnie to samo, co mówi Leszek Sykulski. Nie mówię dokładnie tego samego, co Leszek Sykulski. I to samo, co Grzegorz Braun. Nie mówię dokładnie tego samego, ale jeśli mówimy o pomocy, to mówmy o pomaganiu, a nie mówmy o rozbrajaniu kraju. Mhm. Bo są dwie różne rzeczy. Czyli nie możemy wysyłać broni Ukraińcom, bo wtedy rozbrajamy kraj. W tej chwili Polska jest gorzej uzbrojona, niż była rok temu. Panie pośle, to pan powinien zostać Niemcem. Oni też chcieli pomagać Ukrainie w ten sposób, że wyślemy im trochę hełmów. Z magazynu. Panie redaktorze, pierwszym obowiązkiem państwa polskiego jest zapewnić bezpieczeństwo Polsce. Niezależnie od tego, jak potoczy się... Ale nie zapewniamy bezpieczeństwa Polakom w ten sposób, że po raz pierwszy w historii wojna o polskie interesy nie toczy się w Polsce, tylko toczy się poza jej granicami? Ale ja się zgadzam.
Tylko że po raz pierwszy w historii Polska, która zawsze narzekała. Ale zdaje pan sobie sprawę, że od tego, czy Ukraina się utrzyma, czy nie, to nie jest... Od tego zależy bezpieczeństwo moich i pańskich dzieci, proszę pana. To nie Polska zdecyduje o tym, tylko poziom zaangażowania Stanów Zjednoczonych, bo one jako jedyne mają odpowiedni potencjał wojskowy, żeby podtrzymać wojskowo Ukrainę w oporze. Śmiem twierdzić, że gdyby też nie postawa Polski, to być może i Unia Europejska, między innymi postawa Polski, żeby nie było, że przypisuje nam tutaj jakąś niesamowicie sprawczą rolę, ale między innymi, gdyby nie postawa Polski, to i Unia Europejska byłaby mniej ochocza do pomagania Ukrainie. To Sojusz Państw Bałtyckich, Polski, Rumunii, czyli państw, które leżą na wschodzie Unii, doprowadził do tego, że Unia Europejska z oporami, ale jednak wspiera Ukrainę. Chciałbym w to wierzyć, natomiast prawda jest taka, że gdyby nie nacisk Stanów Zjednoczonych, nie Biden, to jest zupełnie co innego. Biden, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania odgrywają kluczową rolę w pomocy. I to jest oczywiste. I to jest oczywiste, że nie, że a pan jest realpolityk jak pan Sykulski i pan Braun i uważa, że nie wysyłajmy im broni. Dla naszej pozycji, dla naszej siły przetargowej jako państwa polskiego, to Amerykanie mieli decydujący wkład w to, jak zachowują się dzisiaj Panie Niemcy pośle, czy Unia Europejska. To proste pytanie i jednoznaczne, prośba o jednoznaczną odpowiedź. Czy Polska powinna wysyłać broń Ukrainie? Polska powinna organizować międzynarodową pomoc dla Ukrainy, tak żeby to państwo nie przegrało w konfrontacji z Rosją. I Polska to nie powinna... To pan pozwoli, że zadam jeszcze raz to pytanie? Powinna, czy Polska powinna wysyłać swoją broń Ukrainie? Nie powinna się rozbrajać. A jaki to jest poziom? Jaki poziom jest zastępowalności tej broni? To jest coś, co z chęcią bym usłyszał, bo od tej pory od rządzących tego nie usłyszeliśmy. Jaki jest harmonogram? Na razie słyszymy tylko tyle. Ukraińskie dzieci nie uczą się polskiego. Rozbrajamy się pomagając Ukrainie. No w zasadzie oczywiście lepiej byłoby, żeby Ukraina wygrała, ale bez naszego udziału niech to załatwią Amerykanie. Nie. Dobrze streściłem państwu poglądy? Polska odgrywa fundamentalną rolę, chociażby jako ten korytarz, przez który przejeżdża sprzęt amerykański na Ukrainę. I bez tego nie byłoby też obrony sukcesywnej ukraińskiej. Panie pośle, odgrywamy bardzo istotną rolę, ale powtarzam, nie możemy się rozbrajać. Panie pośle, ile powinien wynosić wiek emerytalny dla mężczyzn i dla kobiet? Ja myślę, że ten wiek emerytalny, przede wszystkim powinniśmy rozpocząć dyskusję o tym, czy nie powinien być zrównany. To jeszcze raz. Ile powinien wynosić? To jest pod Pana dyskusję. Zdaniem. To jest pod dyskusję. Ale nie był pan zwolennikiem obniżenia go, podniosła. Platforma Obywatelska podniosła wiek emerytalny. PiS w 2016 roku w listopadzie ten wiek emerytalny obniżył do tego poziomu, ja jaki był wcześniej. Ja nie głosowałem za tym. Tak, i pan nie głosował za tym. Dlaczego? Bo to jest katastrofa gospodarcza w obecnych warunkach demograficznych i niskie emerytury. I mówi pan to swoim wyborcom, że chciałem, żebyście pracowali dłużej. Mówię to swoim wyborcom i to jest nagradzane przez naszych wyborców, bo Konfederacja ma najwyższy współczynnik ludzi pracujących w swoim elektoracie. Nasi wyborcy się, to są, emeryci na was nie chcą głosować. To są ludzie pracujący. No, panie redaktorze, mamy alternatywę taką, że jeśli będziemy kontynuować tą politykę PiS-owską, to po prostu w Polsce nie będzie w ogóle rąk do pracy. No. Właśnie dlatego trzeba zachęcać z Ukrainy, żeby tu pracować. Trzeba zachęcać ludzi do dłuższej aktywności zawodowej, a nie ich zniechęcać do tego, bo będą głodowe emerytury i to trzeba powiedzieć emerytom. Problemem jest dzietność Polaków. Oczywiście. I to, że nie mamy dużo dzieci, a pan mówi... No tak. No ale skracając okres czasu pracy, tylko pogłębiamy te problemy. Czyli powinniśmy zmuszać ludzi do tego, żeby dłużej pracowali. Powinniśmy ich do tego zachęcać bardzo mocno, a nie zniechęcać, jak to w tej chwili się dzieje. Pan ich nie zachęca, pan ich zmusza. Jeżeli pan chce, żeby wiek emerytalny był wyższy, to nie jest kwestia zachęty, proszę pana. To jest kwestia przymusu. Proszę zwrócić uwagę, jak to jest rozwiązane. Ale rozumie pan to, co powiedziałem, prawda? A rozumie pan, jak to jest... Rozumie on różnicę między zachętą a przymusem. Pan zmusza, a nie zachęca. Rozumie pan, jak to jest rozwiązane na zachodzie Europy? Naturalnie. We Francji w tej chwili podpalają Paryż. Zresztą jak zwykle o nim. We Francji co chwila podpalają Paryż. To prawda. Tym razem z każdego powodu. Tym razem w sprawie wieku emerytalnego. Czyli pan
chce zmusić ludzi do tego, żeby pracowali więcej. Ja chcę ludziom powiedzieć, że to z pracy biorą się pieniądze, a nie z dodruku przez państwo, bo z dodruku przez państwo jest inflacja i drożyzna. Mówi to człowiek, który nie ma pieniędzy. Mówi to człowiek, który swoje pieniądze zarabiane wydaje tak, jak chce i panu redaktorowi nic do tego. Nie, nic do tego, że pan ma 13 euro i 17 tysięcy złotych. Ale to jest pańska sprawa. Pana kolega, pan Bosak też nie ma. Panie redaktorze, macie prawo. Panie redaktorze, czy pan właśnie się wyśmiewa z większości Polaków, którzy nie mają oszczędności? Widzi pan, wielce szanowny panie, raczej wyśmiewam się z takich ludzi, znaczy wyśmiewam to za dużo powiedziane, raczej zastanawiam się na przykład to, jak można być przez kilkanaście lat politykiem. Siedem lat w parlamencie. Tak, ósmy rok w parlamencie i nie mieć nic. Ale to nie tylko pana dotyczy. Pan Sobolewski z PiS-u nie ma zupełnie nic. Wie pan, zawsze mnie to fascynowało, bo wydawało mi się, że zwłaszcza ojcowie rodzin, ludzie, którzy są odpowiedzialni za dzieci, za rodziny, powinni zabiegać o to. I nieważne teraz jest, czy oni mają po 10 mieszkań, jak pewien poseł z Platformy, czy jedno, no ale starają się, nie? Czy mylę się? Wie pan co, to zależy naprawdę, jak kto sobie ustawi priorytety w życiu. Rozumiem. Panie pośle, to a propos priorytetów, czy TVP Info powinno być zlikwidowane? Tak jak chce Platforma? TVP Info i telewizja rządowa to nie jest coś, co jest potrzebne w życiu publicznym. Czyli powinno być zlikwidowane? Nie mam z tym żadnego problemu. Zarówno Platforma, jak i dzisiaj PiS uczyniły z tego tuby propagandowe. Więc jakby i Polacy jeszcze muszą na to dodatkowo chciałby płacić. Chciałby pan w związku z tym zlikwidować całe TVP? Być może programy historyczne, kulturalne powinny zostać. Ale telewizja, która robi tak, dokładnie taką samą, przepraszam za wrażenie, chamską komerchę, jak stacje prywatne, za ciężkie publiczne pieniądze, jednocześnie robi do tego propagandę. Jaka tu jest misja publiczna? Jaka tu jest misja publiczna? Czyli jeśli telewizja ma być publiczna, to niech realizuje misję publiczną, a nie komerchę i propagandę. Taka jedynka, taka dwójka i takie TVP Info, jak teraz, należy zlikwidować. Na pewno. To były słowa Roberta Winnickiego, posła Konfederacji. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Państwu również kłaniam się nisko. Do widzenia.